Dziękuję Ci, Panie, za Twoją ofiarę, za Twój dar miłości, za Twoje życie, za Twoją miłość, za Twój krzyż. Chcemy w ten szczególny wieczór, Wielki Piątek, kiedy patrzymy na Twój krzyż, chcemy Go adorować i dziękować Ci za Twoją nieskończoną miłość, za Twoje nieskończone miłosierdzie. Chcemy wziąć udział w drodze krzyżowej. Chcemy iść od stacji do stacji, po kawałku, za krzyżem, słuchając Twojego słowa, słuchając także rozważań błogosławionego Jana Pawła II. Chcemy iść w milczeniu, chcemy kontemplować Twoją miłość, Twój dar, Twoją ofiarę. Dość tego udawania, tego zmęczenia, nieustannego napięcia. Jak wypadnę, jak się zachować, kogo tym razem poudawać? To musisz być taka, tak nie wolno robić, by inni Cię nie oskarżali, by nie mówili, że jesteś jakaś inna. Wartości? Zasady? Nie. To się nie opłaca. Jedyna norma to taka, która procentuje. Co przyniesie zysk, z honoru nie wyżyjesz. Cóż to jest? Prawda. Po co to pytanie? Przecież wiem, że gdzieś jakaś jest. I nawet czasem do niej tęsknię, by się wyzwolić. Ale czy starczy mi siły? Mam już powoli do wszystkiego dojść. Przecież religia to moja prywatna sprawa. Co kogo obchodzi, czy jestem wierzący, czy nie? Żeby zaraz się z tym wszystkim obnosić, pokazywać, to ciągłe gadanie o świadectwie, o prześladowaniu, o krzyżu, to powoduje we mnie pewien dyskomfort. Nie. Nie zrozumcie mnie źle, ja jestem katolikiem. Ale żeby zaraz wszędzie wisiały krzyże, szkoły, urzędy. A przecież może to kogoś urazić. A przecież mogło być tak pięknie. Przecież tak dobrze nam się razem układało. Dlaczego on mi to zrobił? I to z nią. Z moją najlepszą przyjaciółką. A mówił, że tylko ja. Że poza mną świat dla niego nie istnieje. Jak mógł mnie tak okłamać? Naiwna idiotka ze mnie. Oddałam mu wszystko. Oddałam całą siebie. Przy nim poczułam, że naprawdę żyję. A teraz? Teraz nienawidzę życia. Nienawidzę siebie. Łudziłam się, że w końcu ktoś mnie pokochał. Ale czy można pokochać coś takiego? Chodzące bez talencie, co ani intelektem, a tym bardziej urodą nie grzeszy. Zresztą, czego ja chcę? Przecież nawet własny ojciec mnie porzucił. Ale wiecie co? Nawet nie to jest najgorsze, że mnie zdradził. Gorszy jest ten ból, ten w środku, że kolejny raz zostałam sama. Wiecie, bo ja nawet nie mam z kim o tym porozmawiać. Nie ma nikogo, kto mnie przytuli i powie, nie martw się, będzie dobrze.
Nie ma nikogo, kto powie to durne, będzie dobrze. Bogu na tym świecie nie udało się tylko jedna rzecz. Starość. Coś w tym jest. Mam pewną sąsiadkę. Jej mąż już 7 lat nie żyje. Ciągle nie może z tym pogodzić się. Samotność, pustka. Przecież nie byli sami. Mieli trójkę wspaniałych dzieci. Mają swoje rodziny. Są szczęśliwi. Zarabiają, budują szczęście. Dla siebie, swoich dzieci. I nie mają czasu do niej zadzwonić. Po co im stara, niedolężna kobieta, która ich zraściła? Mam 28 lat. Czy jestem szczęśliwa? Tak, jestem. Mam wspaniałego chłopaka. Pewnie weźmiemy ślub w przyszłym roku. Ale nie oszukujmy się. Tę niezależność daje mi praca. Utrzymuję się sama. Stać mnie nawet na coś ekstrawaganckiego. A wy? Pewnie powiecie mi, jakim kosztem? Co jakim kosztem? Po prostu dzisiaj liczy się spryt. Ostatnio moja koleżanka, notabene sama na bezrobotnym, wyleciała do mnie z tekstem: jak ty możesz ludziom wciskać taki kit? Co ty, sumienia nie masz? I co ona mi to z sumieniem wyskakuje? Drętwak jeden. No, może czasami coś pominę. Ukryję jakieś niewygodne warunki. Ale to jest handel, a nie sentymentalna telenowela. Sumienie. Mnie przynajmniej stać. Ona z sumienia nie wyżyje. Mam dość udawania, że jest super. Ja już tego wszystkiego mam dość. No co ja takiego zrobiłam? Co zrobiłam? Trzymam palce alkoholika. Dlaczego inni mogą mieć normalny dom? Mówić, że życie jest piękne. Mieć kochających rodziców. A nie tylko udawać i sztucznie się uśmiechać. Ja już dłużej nie mogę. Ciągle tylko awantura, bójka, stres. Jaki wróci dziś tato? Wszyscy myślą, że moje życie jest cudowne. Tak naprawdę mnóstwo znajomych i nie mam przyjaciół. Tylko liczy się to, kto ma więcej znajomych na Facebooku, czy polubią twój post nowy, twoją, nie wiem, wpis na tablicy. Brak mi prawdziwych przyjaciół. Takich, którzy będą szczerzy z tobą. Nie będą się tutaj podlizywać. Nie, tylko żeby coś osiągnąć, ale powiedzą, co myślą, bo im na tobie zależy. Nie wiem, to chyba dzisiaj to już jest niemożliwe. Może w książce albo reklamie. No, tam takie przyjaźnie istnieje, oczywiście. Można wszystko wykreować tak, tylko jak się tobie podoba. Wszystko jest dzisiaj takie homogenizowane. Takie sztuczne, plastikowe. Ten fałsz cały. Dlaczego jest mi tak trudno? Przecież chodzę do kościoła. Modlę się. A ciągle coś idzie nie tak. Proszę Boga. Tak wiele dla Niego czynię. Tak wiele Mu ofiarowuję. A On ciągle wbija we mnie jakieś cierpienie. Ciągle mi się coś nie udaje. Zapala. A przecież już od dzieciństwa mam trudno. Moja rodzina, moje zdrowie, moi przyjaciele i nasz ciągły brak pieniędzy. Przecież ja go tak bardzo proszę. A co z innymi? W ogóle się nie przejmują.
żyją tak, jakby jego w ogóle nie było. I co najśmieszniejsze, są szczęśliwsi, są zdrowsi, bogatsi, radośniejsi, grzeszą i mają łatwiej. Gdzie jest sprawiedliwość? Panie! Tak długo ci służę i co mam z tego? Chyba z tą naszą relacją jest coś nie tak! Ty mi nic nie dajesz! Kim ty jesteś, mój panie? Kim jesteś? Czy ja cię w ogóle znam? Niby tak blisko ciebie jestem. A jednak jesteś taki obcy. Daleki. Codziennie to samo. 19 pobudka. A potem praca, praca, praca. Nie narzeka na mnie. Skąd? Inni mają gorzej, bo jej w ogóle nie mają, a za coś trzeba żyć. A miało być tak pięknie. Niezależnie. Realizowanie siebie. Czerpanie pełnymi garściami w życiu. Wszystko możesz. Rób co chcesz. Carpe diem. Teraz czuję się, jakby ktoś mnie oszukał. Zadwił ze mnie. No bo niby wszystko jest tak, jak planowałem. Ale to nie daje mi radości. Miało być szczęście, a jest bezsens. Nie mam już energii. Straszne jest osiągnąć coś, czego się pragnęło przez całe życie i nie czuć nic. Biec za czymś, dążyć do czegoś, osiągnąć to i nie czuć nic. Naprawdę, nikogo to nie powinno nigdy spotkać. Zresztą, nie wierzę w to nawet teraz. Dlaczego? Wolałabym, żebym to była ja. On był tak młody, przed nim całe życie. A tu chwila, moment. Świeczka zgasła. Świat stał się uboższy o jedno istnienie. Mój świat umarł. Czułam się tak, jakby moje życie umarło. Jednak musiałam dalej żyć. Żyć bez kawałka siebie? Żyć bez tego, którego jeszcze niedawno nosiłam pod sercem? W końcu jestem kimś. Dobra praca, super zarobki. Ale dlaczego nie jest dobrze? Dlaczego jest inaczej niż mówili? Wy nawet nie wiecie, ile mnie to kosztowało. Całe życie być najlepszy. Pierwszy w klasie. Na studiach zawsze stypendium. Szybko znaleziona praca, dobre zarobki. Żyć nie umierać. Nie umierać. Najlepsze jest to, że ja nie mogę umrzeć. Bo jak może umrzeć człowiek, który nigdy nie żył?